Witam wszystkich. W tym filmie opowiemy o opracowaniu i instalacji słynnego działa. Niemieckiego działa 8,8 cm w Tygrysie. Jak na tak słynne działo i czołg, istnieje zaskakująco wiele mitów na ich temat. Podróż zaczynamy w latach 20. XX wieku. Jak w przypadku większości dobrego sprzętu, ten również w założeniach miał spełniać określone wymagania. Wymogiem tym była obrona przeciwlotnicza przed bombowcami średniopoziomowymi i wysokopoziomowymi, z definicji działającymi na wysokości od 500 metrów do 6 km, z zasięgiem nachylenia 8 km. Ich czas lotu na maksymalnej wysokości i skosie miał wynosić nie więcej niż 25 sekund. Oznaczało to, że prędkość wylotowa musiała być bardzo duża, a pocisk wystarczająco ciężki, aby utrzymać ten pęd i przeciwdziałać efektowi oporu powietrza. Najmniejszy kaliber zdolny do spełnienia tych wymagań, jak obliczyli Niemcy, miał 8,8 cm. Warto pamiętać, że mniejszy kaliber to mniejsza waga i większa szybkostrzelność. W świecie obrony przeciwlotniczej toczy się dyskusja na temat tego, czy lepszy jest duży kaliber dający większy ładunek wybuchowy, czy mniejszy, pozwalający osiągnąć większą szybkostrzelność. Ale Niemcy obrali następujący kierunek w tamtym okresie. Doszli do wniosku, że cokolwiek większe niż 8,8 cm nie byłoby szczególnie mobilne i musiałoby znajdować się na szynach lub statycznych mocowaniach. Ogólnie rzecz biorąc, aby zaoszczędzić na kosztach rozwoju i produkcji, pocisk i łuska zostały wzięte z L45-8.8, używanego w marynarce. W każdym razie pomysłowo nazwany Flak 18 wszedł na wyposażenie wojska około 1934 roku. Nie do końca wiadomo, co próbowano uzyskać dzięki tej nazwie. Trudno sobie wyobrazić, aby ludzie, którzy zauważyli nagłe pojawienie się w użyciu tysięcy dział przeciwlotniczych nieznanego przed połową lat 30. typu, dali się zwieść nazwą sugerującą, że zostały one zaprojektowane prawie dwie dekady wcześniej. Drobne ulepszenia, głównie w systemie kierowania ogniem i lufie, wprowadzono we Flak 36 i Flak 37. Nie miała to być broń dwufunkcyjna jako taka, ale pojawiła się koncepcja użycia jej przeciwko wrogom naziemnym. W rezultacie zażądano w pociskach dwóch rodzajów zapalników. Zapalnika czasowego do działań przeciwlotniczych i kontaktowego do celów naziemnych. Jakby nie patrzeć, nawet broń przeciwlotnicza może stać się celem bezpośredniego ataku. Los jednak sprawił, że kiedy działa 8,8 znalazły się w Hiszpanii, niezależnie od tego, jaki był początkowy zamiar, znacznie częściej strzelały one do celów naziemnych niż do samolotów. Istnieje mit, że sam Rommel wpadł na pomysł użycia działa 8,8 cm jako przeciwpancernego w starciu z czołgami brytyjskiej piechoty pod Arras. A więc nie. Użycie tych dział przeciw jednostkom pancernym sięga kilku lat wstecz. Rzeczywiście po raz pierwszy zastosowano je w Hiszpanii. Armia niemiecka w tym czasie nie brała pod uwagę działa 8,8 jako broni przeciwpancernej. Armata była po prostu ogromna. Preferowano coś mniejszego, coś łatwego do ukrycia, coś łatwego do transportu. Czegoś w rodzaju dział przeciwlotniczych 2 lub 3,7 cm. Co by nie mówić, w latach 30. działa używające pocisków przeciwpancernych byłyby w stanie stawić czoła praktycznie dowolnym jednostkom w dowolnym miejscu. Kaliber 8,8 był po prostu niepraktyczny. Niezależnie od doktryny, nie powstrzymało to w Hiszpanii strzelców dział 8,8 od strzelania do czołgów, kiedy akurat pojawiły się w pobliżu, a fakt, że nie mieli pocisków przeciwpancernych, nie stanowił większego problemu. Dopóki przeciwnik nie jest bardziej opancerzony niż T-26 lub BT-5, a ty strzelasz 9-kilogramowym pociskiem OB z zapalnikiem kontaktowym z prędkością 840 metrów na sekundę, nie potrzebujesz pocisków PP. Mimo to był to precedens. Potem nastąpiły trzy kolejne wydarzenia. Jednym z nich było stworzenie pocisku przeciwpancernego. Ich głównym celem były fortyfikacje. Ze wszystkich różnych rodzajów broni mobilnej w armii niemieckiej działa 8,8 wydawały się najlepiej radzić sobie z trudnymi celami, takimi jak bunkry. Drugim było stworzenie pancernej osłony mającej chronić załogę dział, gdy się strzela do celów naziemnych, bo oczywiście istnieje możliwość, że cel naziemny zdecyduje się odpowiedzieć ogniem. Trzecim była modyfikacja lunety celowniczej, polegająca na określeniu elewacji zasięgu w metrach. Jeśli głównym przeznaczeniem dział ma być strzelanie do celów naziemnych, użycie bardziej skomplikowanego systemu przeciwlotniczego, wymagającego tabeli konwersji, było rozwiązaniem dalekim od ideału.
No to już mamy działo 8,8 cm, zaprojektowane głównie z myślą o celach naziemnych. W nazewnictwie nadal jest to Flak 18, a nie działo przeciwpancerne PAK, ale zostało zaprojektowane tak, aby można je było szybko ustawić i używać podczas bezpośredniego strzału. Nic dziwnego, zwłaszcza gdy większą uwagę przywiązuje się do czołgów francuskich, że systemy te zostały przydzielone do jednostek łowców czołgów Panzerjäger w wojskach pancernych. Większość z nich były działami holowanymi, ale były też jednostki samobieżne. Użyto ich w Polsce i Francji, więc jeszcze zanim chłopcy Rommela przyciągnęli uwagę brytyjskich pancerniaków, pomysł wykorzystania działa 8,8 jako broni przeciwpancernej miał już solidne fundamenty. Ale mówimy o dziale. Jak doszło do tego, że znalazło się w Tygrysie? W tym celu trzeba spojrzeć na wymagania projektowe Tygrysa, aby zdać sobie sprawę, że powodem, dla którego Tygrys został zaprojektowany w ten sposób, był zarówno los, jak i przemyślane planowanie. Około 1935 roku pojawiły się koncepcje stworzenia ciężko opancerzonego pojazdu, który mógłby stawić czoła dużym francuskim czołgom. Niestety w tamtym czasie preferowano pojazdy do 30 ton, co oznaczało, że czołgi mogły mieć albo pancerz, albo duże działo. Wizja istnienia obu cech naraz nie była zbyt prawdopodobna. W rzeczy samej, pod koniec 1938 roku uznano, że ważniejszy jest pancerz. Ten nowy, ciężki 30-tonowy czołg otrzymał pełną nadziei nazwę Durchbruchwagen, czyli czołg przełamania. Jego działo było takie same jak w Panzer IV, krótkie 7,5 cm. Ważniejszym od niszczenia czołgów było, aby czołg był w stanie przyjmować trafienia. Doprowadziło to do projektu VK30.01. Z pewnością niektórzy myśleli, że lepiej byłoby mieć większe działo, ale możliwości były ograniczone. Jedyną rozsądną alternatywą byłoby długie działo 5 cm. Wprowadzenie działa 7,5 cm L34.5 lub późniejszego L43 wymagałoby wiele pracy, aby przynajmniej móc je fizycznie zamontować na wieży czołgu i nie byłoby to zbyt wygodne rozwiązanie dla załogi. Ostatecznie wieże zostały użyte w fortyfikacjach. W ten sposób, technicznie rzecz biorąc, wojska amerykańskie spotkały się z projektem VK30.01, ponieważ z dwóch istniejących, jedna taka działająca wieża znajdowała się na plaży Omaha. W międzyczasie Niemcy zdecydowali, że chcą ulepszyć VK30 przy pomocy działa 10,5 cm, czyniąc z projektu działo samobieżne. Doprowadziło to do pojazdu VK36.01, który pomimo nazwy ważył około 40 ton w pełni wyposażony. W międzyczasie Porsche zajął się kilkoma projektami na własną rękę. On również próbował spełnić wymagania VK30.01, używając krótkich dział 7,5 lub 10,5. W marcu 1941 roku Krupp zaoferował Porsche możliwość stworzenia wieży zdolnej udźwignąć działo 8,8 lub nawet 10,5 cm o dużej prędkości wylotowej pocisku. W jaki sposób miało ono zostać zamontowane i zmieścić się w limicie wagowym, nie jest sprecyzowane, ale oferta została przedstawiona. Dla Porsche to wystarczyło, aby podjąć próbę urzeczywistnienia pomysłu. Wtedy w temat zaangażował się Hitler. Pod koniec maja 1941 roku ogłosił, że ważniejsza jest siła przebicia pancerza, a idealnym działem do tego będzie 7,5 cm Waffe 0725 ze stożkową lufą. Oczywiście pod warunkiem dostępności wolframu w ilości wystarczającej do wyposażenia czołgów w amunicję. W ramach alternatywy projekt Porsche mógł zachować działo 8,8 cm KWK L56. Odbyła się krótka dyskusja na temat działa Flak 41, ale pomysł został odrzucony jako nierealny. W ten sposób znana nam z Tygrysów wieża 8,8 cm została wyprodukowana przez Krupa i wysłana do Porsche w celu zainstalowania w niej napędu elektrycznego Type 101. Pod koniec lipca 1941 roku podpisano w pośpiechu kontrakt na 100 obiecujących sztuk projektu Porsche. W tym samym czasie do firmy Krupp złożono zamówienia na 3 dodatkowe wieże o kalibrze 8,8 cm z napędem hydraulicznym, a nie elektrycznym, do testów z podwoziem Henschel. Jednak projekt wieży nie został zaakceptowany przez szefa armii do spraw projektowania pojazdów, który miał nadzieję, że uda się stworzyć lepszy.
powierzył to zadanie Rheinmetallowi, który zajmował się również problemem stworzenia działa zdolnego do przebicia pancerza 140 mm z kilometra lub w przypadku projektu Tiger 100 mm przy nachyleniu pod kątem 30 stopni z 1400 metrów. Ostatecznie działo to miało stać się KWK-42, takie jak znajduje się na Panther, ale zaprojektowano wieżę do montażu na Tygrysie. To był projekt Panzerkampfwagen 6H Ausf-H2. Zaletą mniejszego kalibru było to, że wieża była ogólnie lżejsza, lepiej wyważona i można było załadować więcej amunicji. Na początku marca 1942 roku stało się to oficjalnym standardem – Tiger 1. Pierwsze 100 zamówionych pojazdów zostało wykonanych z wieżami Krupa o średnicy 8,8 cm o napędzie hydraulicznym, zastępującym nieudany projekt Porsche. Od 1943 roku wszystkie kolejne modele miały wieże z długim działem 7,5 cm. Plan ten przetrwał do połowy lipca, po czym został ponownie zmieniony. Zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, wyglądało na to, że działo 8,8/71 do końca roku wejdzie do produkcji jako działo czołgowe przeznaczone dla Tigera. Po drugie, pociski AP 8,8 cm używane przez działo L56 zostały zmodyfikowane w celu zwiększenia ich zdolności penetracji poprzez zwiększenie ilości metalu i zmniejszenie rozmiaru ładunku wybuchowego. Spowodowało to dwie rzeczy. Po pierwsze, że działo L56 8,8 mogło spełnić obowiązujące wymogi dotyczące przebijania pancerza, a po drugie, że głupotą okazała się budowa 100 krótkich wież 8,8, które spełniały minimalne standardy, tylko po to, żeby zmieniać je kilka miesięcy później na wieże 7,5 cm z nieco lepszymi ogólnymi parametrami i ponowne ich przekonwertowanie kilka miesięcy później do produkcji czołgów 8,8/71. W rezultacie pomysł Tiger H Ausf H2 został porzucony, a wszystkie Tygrysy produkowano z działem 8,8 cm. W kwestii długiego 8,8 Porsche znów wyprzedził innych producentów. W lutym 1942 roku zwrócili się do Krupa z prośbą o kolejne 100 wież, w tym 8,8/71. Pomysł polegał na tym, że po pomyślnym zbudowaniu pierwszych 100 Tygrysów wysłanych do walki, następnych 100 będzie miało dłuższe działo. Krupp zaprojektował odpowiednią wieżę dla Porsche, która od tamtej pory będzie znana jako wieża Porsche. Początkowo kadłub miał być podobny do Tiger 1, ale zmieniające się wymagania oraz fakt, że technologia dział trochę się rozwinęła w ciągu ostatnich 2 lat, wymusiły całkowicie nowy projekt kadłuba. Dyskusja na temat konstrukcji kadłuba wykracza nieco poza temat, ale wystarczy powiedzieć, że chociaż początkowo pomysł Henschela miał być tylko pochyłym kadłubem Tiger 1 z nową wieżą Krupa na górze, kilka kolejnych zmian w wymaganiach, takich jak kompatybilność części z Panther 2, spowodowały, że nowy kadłub Henschel 8,8/71 Tiger różni się nieco od swojego przodka. Już w listopadzie 1942 roku stało się jasne, że Porsche to zły wybór dla przyszłej produkcji Tygrysa i 50 wyprodukowanych wież zostało przekształconych. Podobnie jak w przypadku ich poprzedników, z napędu elektrycznego na hydrauliczny, a następnie umocowanych na kadłubach Henschela. W międzyczasie Krupp miał kilka problemów z wieżą, takich jak skargi, że szlifowanie 8-centymetrowych zakrzywionych płyt narzędziem ręcznym w celu dopasowania ich jest nie do przyjęcia, więc stworzył wieżę produkowaną seryjnie, która miała być montowana tylko na podwoziu Henschel, co dało nam nazwę wieży Henschel. No i proszę bardzo, historia o tym, jak działo 8,8 cm przeszło od działa przeciwlotniczego do działa przeciwpancernego, do działa, które zbyt ambitny konstruktor pojazdu chciał zamontować w czołgu, do takiego, które sam Hitler preferował, co doprowadziło do powstania jednej z najbardziej przerażających broni II wojny światowej, w przypadku, gdy była zamontowana na dużym czołgu przełamania. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Do następnego razu!